Witaj w portfelu. 4 godziny temu WP.pl poinformowało, że są już ostateczne wyniki wyborów samorządowych. Trochę się zmieniło, ale nieznacznie. Zasubskrybuj ten kanał i nie przegap nowego materiału o ważnych sprawach w kraju. Właśnie pojawiła się informacja, że PKW ogłosiła oficjalne wyniki wyborów samorządowych. Zatwierdzono już protokoły wyborcze do sejmików 16 województw. Co więcej, wreszcie znane są także ostateczne dane dotyczące wyborów prezydentów wszystkich miast województw. Refleksja taka, że jak Polacy się kiedyś podzielili, to nie zamierzają się już pogodzić. Nie chcę zanudzać, przechodzę do rzeczy i bez wątpienia wybory samorządowe wygrało Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 254 mandaty. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, która otrzymała 194 mandaty. Szacowne podium zamyka PSL, która wprowadzi 70 osób. Polityka.pl dodaje, że PiS uzyskało samodzielną większość w 6 sejmikach, a KO w jednym. Zobacz 9 województw, w których zwycięstwo odniosło PiS. Dolnośląskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, śląskie i świętokrzyskie. A tutaj 7 województw dla KO. Kujawsko-pomorskie, lubuskie, opolskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Jak wspomniałem, politycy podzielili Polskę, co bez wątpienia nie powinno cieszyć. Najważniejsze dla ludzi jest to, by się jakoś tam dogadali, bo już chyba każdy ma dosyć przepychanek i wyciągania na siebie haków. To nas nie obchodzi, chcemy konkretnych zmian niektórych przepisów. Zasubskrybuj ten kanał i dowiedz się więcej o oszczędzaniu i zarabianiu. Na kanale znajdziesz też materiał, jak dorobić w domu lub jak dostać mieszkanie socjalne i wiele innych ciekawych materiałów. Dziękuję stałym widzom za lajkowanie moich felietonów i tym samym za wsparcie. Tymczasem dzięki i do następnego.